Dzień dobry Państwu. Niedawno spotykaliśmy się przy okazji pierwszego filmu debiutanckiego zarealizowanego jeszcze w czasie studiów w Łódzkiej Szkole Filmowej przez Jerzego Skolimowskiego, mianowicie Rysopisy. Opowiadałem Państwu, jak ten film właściwie kręcony poprzez cały okres studiów, także w momencie ukończenia tych studiów mógł znaleźć się na ekranach, ale znaleźł się dopiero po pewnym czasie, po tym jak Skolimowski nakręcił drugi swój film z tego ciągu właściwie pewnego rodzaju tetralogii, mianowicie walkowe. Rysopis, bo o nim to mówię, był filmem, który wprowadzał bohatera Andrzeja Leszczyca, bohatera, jak go Konrad Eberhard określił, jak człowieka z walizką, znajdującego się ciągle w podróży, nie mogącego zaakceptować swojej dorosłości, nie chcącego brać za nic odpowiedzialności, nie czując czego się gotowym, w jakiś sposób wyalienowanego od społeczeństwa, od swojego otoczenia, wskazującego samego siebie na tymczasowość, na zawieszenie, na taki niebyt w próżni społecznej. Próżni społecznej, dlatego że to jego nieprzystosowanie, które właśnie wynikało z jakichś okoliczności wewnętrznych czy też zewnętrznych, znajdowało pewnego rodzaju odbicie właśnie w otoczeniu, na które w ten właśnie nieakceptujący, nieafirmujący sposób reagował Andrzej Leszczyc. Sam Jerzy Skolimowski, wówczas 24-latek, niespełna 20-latek, 24-latek, był wcześniej znany jako współscenarzysta filmów takich znaczących jak Nóż w wodzie, napisany scenariusz z Romanem Polańskim i Do niewinnych czarodziejów, napisany scenariusz łącznie z Andrzejem Wajdą. Poeta, człowiek, który właśnie od tego błyskotliwego debiutu zaczął robić błyskawiczną karierę. Drugi jego film, Walkowe, przedstawia tego samego Andrzeja Leszczyca w 2 lata później, już właśnie po odbyciu szkoły, służby wojskowej, na którą sam się dobrowolnie skazał, wybierając tymczasowość i w dalszym ciągu nie może znaleźć miejsca, nie chce znaleźć miejsca, nie chce zakorzenić się w społeczeństwie, nie chce przyjąć jego reguł. Jadąc pociągiem spostrzega na peronie dziewczynę, którą znał z okresu studiów, w ślad za nią wysiada z tego pociągu, znajduje się gdzieś po drodze i właściwie po drodze pozostaje w dalszym ciągu, dlatego że mimo że ma praw, ma możliwość zaczepienia się tam właśnie. Jest to Płock, budowa płockiej petrochemii, w fabryce proponują mu pracę, on jednak woli oddać życie walkowe, choć nie na ringu, bo jest też bokserem i walkę bokserską odbywa do końca, nie opuszcza miejsca przed ostatnim finałowym pojedynkiem w swojej wadze. Pojedynkiem zresztą zakończonym nokautem młodego bohatera. Trzeci film Skolimowskiego w kolejności, Bariera, był już filmem rozliczającym się jak gdyby z innymi, nie tyle z obecnością swoich
kolegów i ze światem, który go otacza, ile z duchami przeszłości. To trochę walka z polskimi mitami, trochę powtórzenie tej sytuacji, w której swoje walki z polskimi mitami toczyli główni twórcy Polskiej Szkoły Filmowej. I wreszcie, najpierw nawet kręciłem film za granicą, który został mu na skutek międzynarodowego sukcesu rysopisu obiecany start w Belgii. I wreszcie przystępuję do zdjęć do filmu Ręce do góry. Tym razem też występuje jeszcze Andrzej Leszczyc pod tym imieniem i nazwiskiem, ale właściwie bohaterowie tego filmu wszyscy mają pseudonimy. Każdy nazywa się tak jak marka samochodu, którym dysponuje. Jest więc Alfa Romeo, Zastawa, właśnie Andrzej Leszczyc, Wartburg i co jeszcze? Alfa Romeo, Wartburg, Zastawa i no to nie jest szczególnie istotne, chociaż za tymi malowniczymi nazwami kryją się bardzo znani aktorzy. I właśnie tym razem mamy do czynienia nie tyle z rozliczeniem i z adresatem, którym byłby indywidualnie pojmowany, nie znajdujący miejsca w społeczeństwie bohater, ale z bohaterem zbiorowym. Młodzi ludzie już kilka lat po studiach, albo kończący te studia, ustabilizowali się, przyjęli inne życiorysy niż główny bohater, niż Andrzej Leszczyc. Reprezentują właśnie swoje marki samochodów i stanowią pewnego rodzaju reprezentację społeczeństwa konsumpcyjnego, jak to się wtedy mówiło, taki słynne określenie tamtych czasów, nawet jeszcze trochę wcześniejszych, wykreowane przez Tadeusza Różewicza. Czasów, które różniły się od dawnych ideologii i tych bohaterskich, czasów wojny i tych mniej bohaterskich, ale przejmowanych również z hektycznymi wypiekami na twarzy ideałów zetempowskich. Tym razem w atmosferze zabawy udają się w podróż, aby odwiedzić domniemanego kolegę jednego, który na zakończenie tych studiów medycznych nie dotarł do zebranych kolegów. Jadą, i to jest zapewne symbol nie bez znaczenia, nie ma już pociągu, który by tam dojechał, jadą wagonem towarowym, jadą takim wagonem, jakim dojeżdżały transporty żydowskie. Ten film ma być rozrachunkiem właśnie z własnym pokoleniem. Z pokoleniem, które wybrało inną drogę niż Andrzej Leszczyc, ale dotarło donikąd. Nikt nie zrealizował swoich własnych celów, swoich własnych ambicji, swoich własnych ideałów. Wszyscy zatrzymali się gdzieś w pół drogi. Owszem, wzbogacili się właśnie o samochody, o własne mieszkania, może nawet i domy. Są właściwie na pozór siebie zadowoleni ze swojej pozycji społecznej, ale kim są, co właściwie znaczą, te pytania zadaje film. Jest tutaj pewnego rodzaju wieloznaczność, dlatego że w momencie, w którym Andrzej Leszczyc jako jednostka protestował przeciwko swojemu otoczeniu, przeciwko życiu na początku lat 60.
protestował, bo nie znajdował łączności z tą zbiorowością, wśród której żył. Natomiast tych bohaterów widzimy również w tym filmie kilka lat wcześniej, jeszcze w czasie, kiedy byli ZP-owcami i właściwie ani ich amplua późniejsze już w czasie dziania się akcji filmu, ani przedstawienie ich jako ZP-owców nie usprawiedliwia tej przeszłej tożsamości ZP-owskiej. Nie jest to bezpośrednie rozliczenie się za własne grzechy młodości, czy też za własny sposób bycia młodości, bo nie nazywano wtedy jeszcze tego grzechami młodości. I z trudem odnajdujemy w Bogumile Kobieli, w Hanuszkiewiczu, czy w Tadeuszu Łomnickim, czy w Joannie Szczerbic rysy wcześniejszych ZP-owców. A wspominają oni wszyscy właśnie ten moment, w którym Andrzej Leszczy został wykluczony z ich grona po sądzie organizacyjnym, który na nim się odbył, a rzecz dotyczyła przyklejenia Józefowi Stalinowi czterech par oczu na wielkim plakacie omyłkowo. Ktoś zrobił to przez niedopatrzenie, został w tym odnaleziony jednak sabotaż, jeśli nie co najmniej brak czujności. Ten podstawiony życiorys zbiorowy nie w pełni przekonuje moim zdaniem w filmie. Raczej łatwiej odnajdujemy te właśnie rysy pokoleniowe, które portretował Polański w Nożu w wodzie i którego część widzimy w jakoś ewokowanym stylu życia przeszłym i teraźniejszym, pełnym zabawy, braku jakichkolwiek zobowiązań społecznych. To wszystko wydaje się trochę sztuczne, ale zostało przyjęte w sposób niezmiernie serio, bo rzeczywiści ZP-owcy, nie ci farbowani trochę z filmu, ale ci, którzy wówczas Polską rządzili, przyjęli ten film jako osobistą obrazę, jako pokazanie zaprzepaszczenia tej drogi, którą powinna iść partia, tego życiorysu heroicznego budowania nowego społeczeństwa, którą zakładali w swojej ideologii, nabywając po drodze dóbr materialnych, obrastając w piórka i w zasoby materialne, potraktowali to rozliczenie jako rozliczenie niedopuszczalne. I film został zatrzymany na półkach. Film został zatrzymany na półkach, długo bardzo spędził, stając się pewnego rodzaju legendą ówczesnej kinematografii. Ja pamiętam, ten film oglądałem bezpośrednio po jego wyprodukowaniu, na jakimś zamkniętym pokazie. Robił on wówczas olbrzymie wrażenie, jako jeden z pierwszych tak ostrych politycznych rozrachunków już nie tyle z bohaterami filmu, ile z tym pokoleniem, których ci bohaterowie mieli jakoby reprezentować. Film został zatrzymany. Okoliczności tego zatrzymania, no najlepiej można opowiedzieć o nich sam Jerzy Skolimowski. Tu przeczytam taką krótką wypowiedź, która pokazuje jego długą i uporczywą walkę o to, aby film jednak trafił na ekran. Kiedy zatrzymano ręce do góry, postanowiłem walczyć.
dotarłem do człowieka numer dwa w tym kraju, Zenona Kliszki. Sekretarka ostrzegła mnie, że mam 5 minut. Mówiłem, jąkałem się i zatykało mnie. Cytowałem głosy przyjaciół, w tym Tadzia Łomnickiego, który był wtedy mocno zaangażowany w partię, więc niby jego głos się liczył. Mówiłem, że wypróbowaliśmy sobie żywy, żeby oddać w tym filmie ducha naszych czasów, że to chyba dobrze, jeśli taki film ujrzy światło dzienne, że jeśli zobaczą go na Zachodzie, będzie to znaczyło, że nie jesteśmy w Polsce aż tak zniewoleni. Kliszko słuchał z kamiennym spokojem. Na końcu spytałem, pozwoli mi pan żywić nadzieję, że niefortunna decyzja zatrzymania filmu zostanie zmieniona? Nie. Jedno słowo i cisza. Potem wstał. Wtedy rzuciłem ostatni argument. W takim razie nie będę robił filmu w Polsce. Dopóki ręce do góry nie wejdą na ekrany. On wtedy cynicznie powiedział, szerokiej drogi. Wyszedłem trzaskając drzwiami. Następnego dnia zadzwoniono do mnie, abym odebrał paszport. Dziś widzę, że zachowywałem się lekkomyślnie, ale słowo się rzekło, więc wyjechałem. Gdyby nie ręce do góry, prawdopodobnie nadal byłbym artystą nowej fali. Z konieczności musiałem z tej drogi zejść. Nie wiem, czy jest to dokładny cytat tego zdarzenia z Kolimowskiego wypowiedzi o sobie, to już każdy widz jego filmów dostrzeże, że trzeba patrzeć przy tak rozbudowanym ego z pewnego rodzaju podejrzliwością. Niemniej myślę i faktycznie oddaję to drogę życiową z Kolimowskiego, który wyjechał i przez kilkanaście lat kręcił filmy na Zachodzie. Owszem, z sukcesem kilka filmów zostało bardzo dobrze przyjętych. Jeden z nich nawet właściwie daje się porównać z jego wcześniejszymi polskimi filmami, mianowicie Deep End na samym dnie, film nakręcony w Londynie, a kręcił nawet filmy w Australii, Krzyk. Poza tym takie filmy jak Król Dama Walet, jak Przygody Gerarda, nakręcone we Francji, kilka filmów znaczących. W 1981 roku w czasie karnawału zadzwoniono do niego, aby jego film wrócił na ekrany. Ale to już Państwo prawdopodobnie, bo nie jestem pewien, która kopia Państwu zostanie pokazana. Nie zdobyłem takiej informacji, ale przypuszczam, że kopia, która właśnie weszła na ekrany w 1981 roku i która została przez Kolimowskiego uzupełniona o prolog. Pozostawiam do Państwa oceny po obejrzeniu całości filmu, czy ten prolog prezentujący właśnie takie rozedrgane, bardzo wypełnione ego artysty pasuje do tonacji tego filmu, czy stanowi pewnego rodzaju zgrzyt artystyczny. Nie będę się wypowiadał na ten temat, uprzedzając Państwa reakcję, wolałbym, żeby Państwo sami ocenili. W każdym razie jest to film zupełnie innego rodzaju, w tym przypadku już nie młodego człowieka, tylko światowego artysty. Film, który w każdym razie zmienia surową tonację filmu na coś wielowątkowego, wielobarwnego. Mamy w tym prologu wywiad z samym sobą. Mamy rozmowę z Felkerem Schlendorfem, znalezionym przez
przez z kolei odkryto na planie jego filmu w Bejrucie. Mamy obrazy zniszczonego wojną domową Bejrutu. Mamy inną zupełnie scenerią. Wszystko to ma służyć, aby oddać ten przebieg czasu, 14 lat, które minęło do wyprodukowania tego filmu, aby pokazać tę właśnie krzywdę, która jemu samemu twórcy się stała, a która w rezultacie wpłynęła w decydujący sposób na kształt jego późniejszej twórczości. Od czasu projekcji polskiej Rąk do Góry, kontynuowanej już przede wszystkim w kraju, chociaż jeszcze na Zachodzie zrobił kilka filmów, w tym tak głośny jak Moonlighting, o którym wspominałem na poprzednim razem. Myślę, że ten prolog w jakiś sposób oddaje właśnie tę nową sytuację, w której film znalazł wreszcie swoją drogę na ekranie. W ostatnich scenach filmu zobaczą Państwo zdjęcia współczesne, z jednym wyjątkiem, aktorów grających w tym filmie, zdjęcia już ludzi dojrzałych, właśnie wtedy, 14 lat później, z wyjątkiem starego niestety filmu Bogumiła Kopieli, który po tej jednej z ostatnich swoich ról w filmie zmarł przedwcześnie w 69 roku. Trzecie kino. Ta formacja filmowa, która wystartowała po Polańskim i Skolimowskim, wśród której znalazło się sporo ciekawych indywidualności, uzyskała nazwę Trzecie Kino. Nazwa Drugie Kino nie była nigdy używana, ale łatwo sobie wyobrazić, że tym drugim kinem to byli właśnie ludzie z pokolenia Polańskiego i Skolimowskiego. A więc Trzecie Kino, które pojawia się na początku drugiej połowy lat 60. i które zaznacza swoją obecność odmienną od poprzednich dwóch pokoleń, obecność pokoleniową, znaczącymi pojedynczymi filmami i różniącymi się bardzo w poetyce od tego, co było do tej pory. Właściwie nazwa Trzecie Kino była nazwą trochę życzeniową. Było to raczej wymyślone przez krytyków, a nie oznaczało start jakiejś wspólnej grupy indywidualności związanych ze sobą, dzielących podobne upodobania estetyczne i podobną wizję świata. Byli to ludzie, którzy nigdy nie występowali razem, ale chcieliśmy bardzo mieć to inne kino. I właściwie oglądając teraz po latach te filmy, widzimy, że mają one kilka cech bardzo wyraziście odróżniających się od tego pokolenia Kolumbów, pokolenia twórców Polskiej Szkoły Filmowej, a również od pokolenia Jerzego Skolimowskiego i Romana Polańskiego. Mówi się o tych ludziach, że to są tubylcy, że to są ludzie już wychowani w Polsce Ludowej, którzy nie pamiętają wojny, nie będą z wojną się rozliczali, których przeżycie pokoleniowe formułujące tożsamość zbiorową działo się już w czasie dzieciństwa i wczesnej młodości spędzonej w PRL-u, a więc ludzi reagujących na, od początku na to, co jest, a nie reagujących na to,
co nagle stało się z Polską. Ludzi zadomowionych, ale też nie do końca zadomowionych. Od pewnego punktu widzenia takiej indywidualności, jak te właśnie, które są zaliczane do twórców trzeciego kina, czy wówczas były na nie przez niektórych krytyków do niego zaliczane, jak Kluba, jak Majewski, Andrzej Kondratiuk, jak Marek Piwowski, Witold Leszczyński, Krzysztof Zanussi, czy Edward Żebrowski. Jeśli oglądamy w takiej sytuacji właśnie, jak Państwo oglądają te filmy, zauważą Państwo z całą pewnością pewne istotne różnice, które mimo różnic estetycznych, mimo tego, że ta grupa nigdy nie występowała w jakimś takim pojedynku generacyjnym przeciwko starszym, nigdy nie identyfikowała się jako grupa, często między sobą dyskutowali, to jednak te dane wskazują na jakąś wspólną ich tożsamość. Wymieniano takie cechy tej tożsamości. Przede wszystkim pewien autentyzm, zwrot ku samej rzeczywistości i próba portretowania tej rzeczywistości nie jako emblematycznej, nie jako reprezentującej pewne czasy, nieudawanej, ale oglądanej czy nawet podglądanej. Jak przejście i znowu wysunięcie na plan pierwszy bohatera indywidualnego, który nie musi dzielić cech wspólnych, ale sam niejako dzięki swojej wrażliwości, dzięki swojemu intelektowi i dzięki własnym, a nie zbiorowym przeżyciom dorasta do określenia swojej tożsamości. Ta tożsamość jest tworzona razem z tymi filmami i wyraża tę tożsamość, różniącą się pomiędzy poszczególnymi reżyserami, ale przemyślaną i odwołującą się częstokroć do własnych autobiograficznych przeżyć. Jest charakterystyczna. Wielokrotnie bohaterami tych filmów są intelektualiści. Są to filmy bardziej niż poprzednie inteligenckie, a nawet artystyczne, rozpatrujące tożsamość artysty w społeczeństwie socjalistycznym. Nie wszystkich to filmów dotyczy, niemniej takie filmy jak filmy Żebrowskiego czy Zanussiego, dwóch twórców współpracujących ze sobą, to tytułem pewnego wstępu zapowiadającym jednocześnie późniejsze projekcje, ale mającym również wiele do charakterystyki takiego zdumiewającego filmu, który Państwo dzisiaj zobaczą jako drugi w kolejności, mianowicie Żywotu Mateusza Leszczyńskiego. Już droga Witolda Leszczyńskiego do szkoły filmowej była drogą bardziej skomplikowaną i złożoną. Ukończył najpierw Wydział Elektroniczny Politechniki Warszawskiej, wreszcie dopiero potem szkołę filmową. Zresztą mieszkał całe życie w Łodzi, mniej związany bezpośrednio ze środowiskiem filmowym, robił filmy inne. Dramatycznie i wstrząsająco w pewien sposób inne niż jego koledzy. Najlepiej to właśnie pokazuje jego debiutancki film, też szkolny film, tylko film dyplomowy, nakręcony w plenerach na Suwalszczyźnie,
ale za szkolne pieniądze jako film dyplomowy. Film zdumiewający, zdumiewający i swoimi cechami, i sposobem oglądu świata, i zaprezentowaną mentalnością, i zdumiewający pod względem dojrzałości warsztatu. Jeden z pierwszych debiutów w polskim kinie, jeden z wyjątkowych pod tym względem, można tylko porównać chyba z Pętlą Wojciecha Hasa, który byłby tak w każdym swoim szczególe doskonały i skończony, mimo że był pierwszym filmem nakręconym jeszcze bez doświadczenia filmowego. I przy tym film, który został nakręcony według powieści znanej zresztą w Polsce, przetłumaczonej przez Beatę Kłasko na język polski, na język polski z norweskiego, powieść Tarjei Vesasa, norweskiego pisarza, znanego pisarza, Ptaki. Film zresztą dzieje się gdzieś nad jeziorami, wszędzie, gdzie nad brzegiem pięknych jezior rosną wysokie sosnowe lasy, w Polsce, a może i nie w Polsce. I już właśnie ta założona uniwersalistyczność tej przestrzeni przedstawionej charakteryzuje w sposób diametralnie przeciwstawny w stosunku do tradycji polskiego kina, które zawsze dzieje się w Polsce, zawsze dzieje się wśród tej zbiorowości. Ten film mógłby się zdarzyć tu, mógłby się zdarzyć tam, dotyczy nas bez tego pośrednictwa wspólnoty, w którym tak silnie zanurzona jest cała nasza kultura. Ale przede wszystkim bohater tego filmu zdumiewa nas swoją odrębnością. Zdumiewa i jako kreacja aktorska, miał tu z nami być po filmie, ale niestety Franciszek Pieczka nie mógł uczestniczyć w naszym spotkaniu. Do tej pory znany w kinie, tylko znany bardzo i to bardzo szeroko, po przynajmniej naszej części Europy socjalistycznej, z nazwy dzięki swojej roli oczywiście w Czterech Pancernych i Psie, roli Guslika. Ale znany również w jednym właśnie z filmów, który bywa zaliczany do owej mitycznej trzeciej fali polskiego kina, mianowicie w bardzo pięknym obrazie Henryka Kluby Słońce wschodzi raz na dzień, gdzie grał bardzo Haratyka. Ale tutaj występuje jako bohater krańcowo inny. Postać wiejskiego przygłupka. I znowu nie takiego przygłupka, który jest obecny w słowiańskiej tradycji, bo nie tylko polskiej, również rosyjskiej. Trochę takiego przygłupka świętego, po rosyjsku urodziwego człowieka, który ma kontakt z jakimiś innymi siłami natury, może bezpośrednio z Bogiem, może z losem, może z jakimś fatum, w każdym razie rozumie prawdy nieznane i niezrozumiałe dla ludzi żyjących wokół. Ten człowiek żyje we własnym świecie, własnym rytmem, we własnych wyobrażeniach, trochę pogardzany przez miejscową publiczność, ale
nie do końca właściwie życzliwie traktowanym i przyjmowanym jako swój, jako ktoś może niewydarzony, żyjący inaczej, ale niech sobie żyje z taką tolerancją, którą dosyć rzadko spotkać w takiej silniej skoncentrowanej na sobie tożsamości, w którą się polskie społeczności lokalne charakteryzują i które zazwyczaj innych przyjmowały w sposób nie najbardziej chętny. On jest inny immanentnie. On żyje w kontakcie z naturą, żyje w kontakcie z jakimś losem, który czuje sobie przypisany, żyje w kontakcie z lasem, z krajobrazem, z drzewami, z ptakami, jest ich częścią, odprawia jak gdyby rytuał życia, żyjąc wśród nich, nie mając wiele wspólnego wśród tej społeczności, nie mając wiele wspólnego również i z siostrą, która się nim opiekuje, pozwalając mu na tego rodzaju marginalne życie. I tu rzecz charakterystyczna. Jeśli on zaczyna później przeżywać dramat swojej obcości, dramat wyalienowania od tej społeczności, dramat bycia niepotrzebnym i samotnym, to nie dzieje się, jak to zwykle bywa w kulturze polskiej, to drogą takiego kanału martyrologicznego, że dopiero martyrologia gdzieś i doznane cierpienia, doznane prześladowania, nieszczęście, które dotknęło, pozwalają widzieć w nim tego kogoś szczególnego wśród nas. No i muszę tutaj podawać przykładów takich spektakli, które ciągle jeszcze mogą się zdarzyć wśród nas. Ten człowiek, właśnie powtarzam, jest przyjmowany w sposób życzliwy przez swoją społeczność, a mimo to czuje się odepchnięty. Zdumiewające, ja mówię o tym jego wtopieniu w krajobraz i o tym, że stanowi on element tego krajobrazu, element, który nie z ludzką społecznością, ale właśnie z tym krajobrazem każe w nim widzieć część tej całości, której całość to jest właśnie krajobraz, a nie ludzka wspólnota. Otóż sprawiają to zdumiewająco piękne w tym filmie zdjęcia Andrzeja Kostenki, zdjęcia, które pokazują właśnie ten świat i przez fotografa afirmowany, i przez samego bohatera afirmowany. To jest takie głębokie tak powiedziane światu symbolicznemu i światu widzialnemu jednocześnie przez samego bohatera. Cóż, ja nie będę za dużo o tym filmie mówił, nie rozstrzygając tutaj nawet takich bardzo istotnych rzeczy od strony historycznej, może tylko tyle zaznaczę, że film ten w znaczący sposób różni się od scenariusza i od akcji powieści Tadei Vesasa. Także spośród czytelników, bo wiem, że jest to w Polsce dosyć popularna powieść. Nie wiecie jeszcze wszystkiego o losie Mateusza. Myślę, że ten los zmieniony w rezultacie w swoim kształcie przez Witolda Leszczyńskiego potrafi was tak samo zafascynować. Zjawia się obcy, siostra znajduje swojego mężczyznę, człowieka, który przyjeżdża spoza tej osady, spoza tej wsi, na te tereny i
Mateusz czuje się coraz mniej potrzebny, coraz bardziej na boku, coraz bardziej odsunięty. Na tym polega dramat jego obcości. Myślę, że dotarcie poprzez jednorodność właśnie tego świata, tak integralnie zespolonego ze swoim kształtem wizualnym, ze zdjęciami, z muzyką, która zresztą zaczerpnięta jest z muzyki barokowej, z muzyki Corellego. Bardzo piękna ilustracja muzyczna do tego filmu, że ten film potrafi nas w sposób zaskakująco, biorąc pod uwagę na swoje oddalenie w czasie, zafascynować i być naszym współczesnym filmem, filmem tak samo odczuwanym te, ileż to lat temu, 67 rok, 43 lata temu nakręcony, jak był nakręcony wczoraj. Powiedział ktoś z ważnych postaci kultury ówczesnego czasu, jeszcze związanych z władzami tej kultury, że to film może piękny, ale byłoby dziwne, gdyby cała kinematografia składała się z takich filmów. Może i tak, może i nie. W każdym razie swoją innością jednak znajdujący dzięki tej właśnie swojej inności być może łatwiejszy dostęp do późniejszych pokoleń, pokonujący bez wielkiego trudu granice i geograficzne, i kulturowe, i czasowe, właściwie wiecznie wśród nas istniejący film o charakterze głęboko uniwersalnym. No i może to wystarczy jako podsumowanie, tego filmu, może jeszcze kilka słów o samym Witoldzie Leszczyńskim, który kręcił w dalszym ciągu filmy bardzo różne od głównego nurtu polskiej kinematografii. Wśród nich tak charakterystyczne jak Siekierezada według Stachury, jak Konopielka według Redwińskiego, jak wreszcie późniejszy już po 1989 roku takie filmy jak Rekwiem. Zawsze stanowił sam Leszczyński osobną wyspę w polskiej kinematografii i sam sobie tą wyspą był, dzięki niej zresztą poznaliśmy wiele elementów, wiele dotychczas niepostrzeganych przez polską kinematografię aspektów duchowych świata ludzkiego. Pod jednym względem tylko ten film, i to warto podkreślić. Warto podkreślić, świetnie koresponduje ze swoim czasem. Otóż w tajemnym pewnym związku wciela on pewne sposoby myślenia o świecie kontestujące normalny porządek cywilizacyjny. Jest nakręcony w okresie wielkiej fali kontestacji, zupełnie niezależnie od niego, od niej, w zupełnie innej kulturze, ale pokazującym, jak z dala od cywilizacji, jak w świecie zaprzeczającym cywilizacji i jawnie odrzucającym tę sferę wartości, która organizuje życie w cywilizacji, już tym bardziej dzisiejszej, ale i ówczesnej,
powiedzielibyśmy dzisiaj, w nowoczesności. Pokazuje człowieka, który dzięki właśnie swojej inności, dzięki zanegowaniu tego porządku nowoczesności, potrafi odnaleźć w tym życiu wartości dla nas niedostrzegalne, dla nas nieobecne. Trochę tak, jak kiedyś hipisi wyruszali na plażę Oceanu Spokojnego, aby tam w swoich komunach odnaleźć inne życie. Zupełnie nie ten model przeżywania świata, co właśnie Mateusz z filmu Leszczyńskiego, ale jednak świata radykalnie odrębnego, nie proponującego nowego porządku, nie mającego charakteru rewolucyjnej zmiany, do niczego nie nawołującego, ale pokazującym, że poza tym utartym szlakiem, którym wszyscy podejrzewamy, są inne drogi dotarcia do piękności, do wartości życia, do tego, co w tym życiu najgłębsze i najpiękniejsze. Dziękuję bardzo.